Jedną z moich ulubionych form spotkania z Bogiem jest przejażdżka rowerowa. Jak spotkać Boga w swojej zwyczajnej codzienności? Witam Cię serdecznie. Dziś chciałem porozmawiać z Tobą o modlitwie Bożej obecności, która nazywana jest także modlitwą trwania w Bożej obecności. Jest to modlitwa, do której bardzo zachęcał święty Wincenty a Paulo i można powiedzieć, że jest ona takim chlebem powszednim dla każdego misjonarza i dla każdej siostry miłosierdzia, ale też jest ona chlebem powszednim dla każdego zakonnika klauzulowego czy dla każdej siostry kontemplacyjnej. Święty Wincenty a Paulo, mówiąc o tej modlitwie, tłumaczył, że jest ona podobna do sytuacji, kiedy rycerz pozostaje blisko swojego pana i świadomość tego, że walczy u jego boku, dodaje mu motywacji, mobilizuje go. I podobnie jest z nami. Kiedy mamy świadomość tego, że Bóg jest przy nas, że Bóg jest w nas, że Bóg nam towarzyszy, to nas mobilizuje do tego, by być dobrymi, by czynić dobro, by dobrze wykorzystywać swój czas, by to, co robimy, zawsze czynić z jak największą miłością. Ten rodzaj modlitwy sprawia, że wszystko, co czynimy, staje się modlitwą i że wszystko, co robimy, jest robione na chwałę Boga. Ja na przykład bardzo lubię modlić się jeżdżąc na rowerze. Tu w Krakowie jest przepiękna trasa wzdłuż Wisły w stronę Tyńca. Z czego wynika modlitwa Bożej obecności? Wynika ona ze świadomości tego, że Bóg jest wszechobecny. Bóg jest obecny w świecie stworzonym, Bóg jest obecny w swoich dzieciach, Bóg jest obecny we mnie i Tobie, Bóg jest obecny w naszym sercu. Święty Paweł w czasie mowy na Areopagu mówi: w rzeczywistości jest On niedaleko każdego z nas, albowiem w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Czyli możemy sobie uświadomić, że cokolwiek robimy, oczywiście poza czymś złym, cokolwiek robimy, nawet gdy jest to coś bardzo drobnego, powszedniego, temu towarzyszy obecność Boga i w tym Bóg jest obecny. I na czym polega dokładnie ten rodzaj modlitwy? Jest to modlitwa o tyle szczególna, że jest to nie tyle modlitwa, w czasie której myślimy o Bogu lub mówimy do Boga lub słuchamy Boga, tylko jest to modlitwa, w której główną rolę odgrywa nasze serce. Modlitwa Bożej obecności, czy też modlitwa trwania w Bożej obecności, nie polega na myśleniu o Bogu, tylko polega na swoistej intuicji obecności Boga, na trwaniu przy Boga swoim sercem, na otwieraniu swojego serca na Jego obecność. Dlatego ta modlitwa jest o tyle ciekawa, o tyle interesująca i o tyle pomocna, że można ją praktykować zarówno wtedy, kiedy zostawiam wszystko i chcę spotkać się z Bogiem, jak i wtedy, kiedy jestem w czasie swoich obowiązków. Modlitwa Bożej obecności może być realizowana w czasie obowiązków, w czasie pracy, w czasie nauki, czy w czasie spotkań, w czasie rozmowy z drugim człowiekiem. Dlaczego? Dlatego właśnie, że ona nie polega na nieustannym myśleniu o Bogu, co pośród obowiązków mogłoby się wiązać nawet z pewnym napięciem czy z pewnym zmęczeniem intelektualnym, co swoistej intuicji obecności Boga, na otwieraniu na Niego swojego serca, na zwracaniu ku Niemu swojej duszy. Kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, to właśnie tam czytamy takie sformułowania, że obecność Boga towarzyszyła apostołom. Czyli ta obecność Boga nie była jakby produktem ich starań, tylko była ona darem uprzednim, niezależnym od nich, wypływającym z łaskawości Boga wobec nich, ale także z tego, że oni pragnęli Boga, że lgnęli do Niego, że chcieli wszystko czynić dla Niego, dla Jego chwały. I kiedy tak jest, wtedy otwieramy się na obecność Pana, kiedy chcemy wszystko robić dla Jego chwały, kiedy chcemy pełnić Jego wolę, kiedy nawet drobne rzeczy, które czynimy, chcemy, żeby były Jemu miłe, żeby były jakby darem dla Niego, a zarazem też, żeby były rozwijające dla nas, żeby były darem dla drugiego człowieka. I chciałbym posłużyć się przykładem, mianowicie wędrówka górska. Kiedy wybieramy się w góry i udajemy się w jakąś zwłaszcza wymagającą trasę, a chcemy, żeby jednocześnie ta wędrówka była też swoistym spotkaniem z Bogiem, ktoś z nas może sobie zrobić założenie, że w czasie tej wędrówki będzie się modlił. I ja
od wielu lat chodząc po górach, staram się zawsze, żeby to był i wysiłek, i przygoda, ale jednocześnie, żeby to też było spotkanie z Bogiem. Dlatego w czasie swoich wędrówek po górach staram się modlić na różne sposoby. I już dawno odkryłem, że zwłaszcza kiedy jest jakaś intensywna trasa, która wymaga ode mnie dużego wysiłku lub skupienia, na przykład na łańcuchach. Powiedzmy, ktoś schodzi z przełęczy Zawrat, która jeszcze jest wilgotna do tego, no musi całkowicie się skupić na tym, żeby bezpiecznie z niej zejść. Więc przykładowo trudno wtedy, żeby w tym samym czasie odmawiać różaniec albo żeby rozmyślać nad Ewangelią dnia. Ja na przykład zauważyłem kilka lat temu, kiedy szedłem w górach słowackich, wchodziłem na górę, ona była dość łagodna, ale długa, i w tym czasie odmawiałem różaniec. I w pewnym czasie się zorientowałem, że jestem nieproporcjonalnie zmęczony i że mozolnie mi idzie to wchodzenie. I sobie uświadomiłem, no tak, przecież odmawiam różaniec, skupiam się na modlitwie, skupiam się na tajemnicach różańcowych, a to jest wysiłek umysłu, bo myślenie intensywne na jakiś temat, jakikolwiek, jest wysiłkiem. I z biologicznego punktu widzenia nasz mózg zużywa ogromne pokłady energii, kiedy intensywnie o czymś myślimy. I wtedy doszedłem do wniosku, że zwłaszcza w takich momentach, kiedy intensywne wejście albo jakieś wymagające technicznie, wtedy można zmienić ten rodzaj modlitwy i po prostu modlić się Bożą obecnością. Jest to też modlitwa, która sprzyja pewnej swobodzie, pewnej elastyczności i pewnej naturalności. Jest to też modlitwa, w której pomaga właśnie podejście do niej z takim spokojem. Właśnie to nie jest nieustanne myślenie o Bogu, tylko taka świadomość, że jestem Jego dzieckiem, że to, co robię, Go raduje. I kiedy to, co robię, robię z miłością, robię z radością, to zaczyna stawać się modlitwą. Modlitwa Bożej obecności też może nam towarzyszyć w tych momentach, kiedy wszystko zostawiamy i kiedy mamy bezpośrednie spotkanie z Bogiem. I ta modlitwa Bożej obecności, uważam, że również w tym przypadku jest niesamowicie owocna. Dlaczego? Dlatego, że Bóg przekracza nasz rozum. I warto jest myśleć o Bogu, warto jest podejmować refleksje, warto jest medytować Ewangelię, warto jest rozmawiać z Bogiem, ale dużo świętych mówiło o tym, że szczególną rolę ma taka modlitwa prosta. I święty Wincenty a Paulo, mój patron, założyciel Zgromadzenia Misji, mówił o tym, że im bardziej się rozwijamy w relacji z Bogiem, im bardziej się rozwijamy w wierze, im bardziej nasza modlitwa się rozwija, tym bardziej ona staje się prosta. A właśnie modlitwa Bożej obecności jest modlitwą bardzo prostą. Po prostu otwieram się na Jego obecność. Teraz zostaw wszystko, usiądź spokojnie, zamknij oczy i uświadom sobie, że Bóg jest w tobie, że Bóg cię przenika. Staw się w Jego obecności i postaraj się tak pozostawać przez kilka minut. Później otwórz oczy, rozejrzyj się w prawo, w lewo i zrób porządek w swoim pokoju. Ale czyniąc to, miej świadomość tego, że Bóg jest w tobie. Dziękuję Tobie za to spotkanie i zapraszam Ciebie za tydzień. Powiemy wtedy sobie o modlitwie wpatrywania się w Boga. Do zobaczenia z Bogiem.